Witamy Państwa, dobry wieczór. Mikołaj za nami, ale powiem Państwu dzisiaj, że za daleko nie odszedł. Doktor Sylwia Frach z nami. Witam serdecznie Pani doktor. Mam dla Pani niespodziankę. Mam nadzieję, że miłą. Taki słodki prezent. Proszę bardzo. O, poczęstuje się Pani. Dziękuję. O, proszę bardzo, smacznego. A ale pięknie pachnie czekolada. No ale myślę, że Pani pewnie będzie wiedziała i Państwo pewnie też do czego nawiązuje, bo wczoraj było mnóstwo prezentów z okazji Mikołaja, pewnie każdy z nas coś słodkiego otrzymał, a jednocześnie myślę, że takie słodkie nawiązanie od razu, jak się Państwo będą też domyślać i Pani doktor również, absolutnie jest upoważnione do tego, by dzisiaj o tym filmie powiedzieć. Zgadza się czy nie? Willy Wonka? Willy Wonka. Tak, co prawda bez fabryki czekolady w tytule, ale jednak powiem Pani, że zobaczyłem zwiastun tego filmu, a w nim Chalameta i wie Pani, kto mi przyszedł wtedy do głowy, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy przy okazji tego aktora, przy okazji Dune, kiedy Pani się zachwycała tym młodzieńcem, zresztą nie tylko, ale miałem takie skojarzenie. Kto? No to chyba zaskoczę Panią. Otóż młody Indiana Jones, ale nie chodzi o tego aktora serialowego, czyli Corey Carrera, ale filmowego, czyli Shia LaBeouf zagrał tam rolę młodego Indiana Jonesa w jednym z tych odcinków, prawda, jak Indy spotyka swojego syna nagle. I co Pani na takie skojarzenie właśnie Shia i Chalamet? Ja jednak wolę... Timothée Chalamet. Jednak, no tak sobie ale myślałem. Chciałabym nawiązać tutaj do pewnej anegdoty, bo Chalamet zagrał w filmie Wszystkie dni, wszystkie noce. Zagrał postać Elio i jego partnerem na ekranie, jego kochankiem jest Oliver, w rolę którego wcielił się Armie Hammer. Ale trzeba pamiętać, że tę rolę początkowo otrzymał właśnie Shia LaBeouf, ale oczywiście też doskonale wiemy, że jest to aktor dosyć problematyczny, sprawiający problemy i został po prostu usunięty z castingu i zastąpiony. No dobrze, ale wróćmy do innego filmowego bohatera, bo właśnie on pojawił się na ekranie dawno, bo to był rok 1971, a jednocześnie wszedł chyba na dobre do kultury, no nie bójmy się tego powiedzieć, do kultury masowej. Tutaj nie mam na myśli oczywiście tylko kina, ale to, co wokół dzieje się, prawda? Chociażby właśnie takie słodycze, które nam dzisiaj towarzyszą. Tak, postać Williego Wonki z całą pewnością stała się ikoną kultury popularnej, przede wszystkim dzięki książce, prawda? Bo tutaj cała opowieść rozpoczęła się wraz z książką Roalda Dahla Charlie i fabryka czekolady z 1964 roku oraz oczywiście adaptacją filmową opartym na tej powieści. Ale muszę tutaj wrócić do roku 1971 i ponieważ postać Willy'ego Wonki pojawiła się w filmie Willy Wonka i Fabryka Czekolady. I tutaj główną rolę zagrał Gene Wilder. I trzeba również zaznaczyć, że ten film stał się kultowy i uzyskał naprawdę status klasyki. Po czym w 2005 roku Tim Burton stanął za kamerą i stworzył film Charlie i Fabryka Czekolady i tutaj w rolę Willy'ego Wonki wcielił się doskonały Johnny Depp. I ten Depp, muszę powiedzieć, nadał postaci jeszcze bardziej dziwny i taki tajemniczy charakter, co z pewnością również przyciągnęło rzeszę widzów. No i też ta postać Willy'ego Wonki jest źródłem wielu memów i tutaj w te memy zawsze zwracają uwagę na tę nonszalancję i ekscentryczność Willy'ego Wonki. No to skoro już Pani wspomniała o aktorach, to chciałem na koniec to pytanie zadać, ale myślę, że teraz jestem uprawniony do tego, by to o to Panią teraz zapytać. Właśnie oczywiście mnóstwo dywagacji w mediach, krytycy też się wypowiadają. No i pewnie też i widzowie będą mieli, tak jak Pani przed momentem, swoje spostrzeżenia, czy Chalamet dorówna właśnie, czy
Deppowi czy Wilderowi, bo to zupełnie inne pokolenia też widzów, które wtedy oglądały te filmy, prawda? Tak, oczywiście. I myślę, że tutaj Timothée Chalamet idzie z duchem tego czasu. Tych krytyk, recenzji krytyków jest jeszcze stosunkowo niewiele, dlatego że film miał jeden pokaz w październiku, a amerykańska premiera jest przewidziana dopiero na 15 grudnia, czyli po premierze polskiej. Ale myślę, że aktor, jest to młody, zdolny aktor, myślę, że udźwignie tę rolę. No to drodzy Państwo, czy Państwo udźwigną pytanie konkursowe zadane przez naszego gościa, to za chwilę się o tym przekonamy. A czego będzie tym razem dotyczyć, Pani Doktor? Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. Która amerykańska wytwórnia filmowa jest dystrybutorem filmu Łąka? No to trzeba będzie usiąść dobrze w kinie później, na samym początku, nie spóźnić się po prostu na seans i sobie dobrze obejrzeć czołówki. Czas na seans, na małpa, czas na opole.pl. Piszą Państwo pod ten adres, dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi oczywiście honorujemy nagrodami od sieci Kin Helios. I na koniec, proszę Pani, to już takie dywagacje chyba kulturowe, bo chyba warto powiedzieć, że amerykański przemysł filmowy no rzeczywiście znakomicie wykorzystuje takie sprawdzone schematy, nadając nowe cechy bohaterom. W taki sposób właśnie, bo tu już też sugerowałem, by dopasować do takiej dzisiejszej przecież widowni zupełnie innego, nowego pokolenia widzów i to w tym filmie, przynajmniej po zwiastunach, teaserach, chyba widać, że po raz kolejny się udało. Tak, i tutaj za kamerą stanął Paul King i w jednym z wywiadów Paul King przyznał, że Chalamet otrzymał od niego ofertę pracy bez udziału w castingu. Ponieważ King wcześniej obejrzał sobie na kanale YouTube występy Chalamet jeszcze z czasów szkoły średniej i był już, jak zobaczył już te fragmenty, doszedł do wniosku, że bez problemu może powierzyć Chalamet tę rolę, ponieważ sprawdzi się zarówno jako tancerz, jak i jako piosenkarz. A czy film się sprawdzi? O tym przekonają się Państwo jako widzowie. To były nasze krótkie opowieści o tym obrazie, który niebawem wyjdzie do kina. Zatem Łąka. Czekamy chyba wszyscy ze zniecierpliwieniem, by sobie poprawić taki humor i nastrój przedświąteczny, tak, typowo, prawda? Po mikołajkowy. Doktor Sylwia Frach, naszym Państwa gościem. Dziękuję bardzo, Pani doktor. A my dzisiaj jesteśmy uprawnieni po Mikołaju, drodzy Państwo, żeby na sam koniec, skoro mówimy o fabryce czekolady, to co, jeszcze po czekoladce? Oczywiście. No to jeszcze po czekoladce. I mówimy Państwu do zobaczenia za tydzień.